Prosi reprezentacja Polski o sprawdzenie. No to moi drodzy, tutaj mamy nasze sugestie. To jest dużo być takie, żeby jest to sposób było widać. Wyraźnie wskazujemy, w którą stronę powinien powędrować punkt. Sprawdzamy dotknięcie siatki. Podasz jeszcze to Szymonowi? Podasz jeszcze to Szymonowi? Szymon Szwendak.
I to jest, drodzy Państwo, ta biało-czerwona drużyna, która dziś gra o marzenia, dziś gra o igrzyska. Dlatego raz jeszcze, najgoręcej jak potrafimy, witamy reprezentację Polski! Wyraźnie wskazujemy, w którą stronę powinien podejmować.
Jedziemy na igrzyska! Ogromne Amerykanki!
do Paryża. Twój challenge, bo widziałam, że to ty byłeś inicjatorem challenge'u. Poddał ducha drużynie. Jak ty to wypatrzyłeś? Koncentracja była 100% dzisiaj. Mimo tego, że gdzieś przegrywaliśmy praktycznie od początku seta, dowierzyliśmy do końca i dlatego byliśmy mega skoncentrowani, bo wiedzieliśmy, że taki kluczowy moment może nadejść. Tyle, po prostu trafiliśmy. Zadrżała ręka przy tym guziku? Tak, duże emocje na pewno. No w takich momentach ciężko podjąć decyzję, tym bardziej, że akcja była dalej w toku. No ale udało się. No i pięknie, idziemy dalej, bo mamy tamtą maskotę. Dzięki. Szymon, proszę kierowniku. A co? Proszę tutaj powiedzieć nam parę zdań, kiedy planujesz podróż do Paryża? W przyszłym roku. Tak, żeby na igrzyska się załapać. No dobrze, a kiedy zaczynamy przygotowania, organizowanie strojów na igrzyska, wszystko, bo możemy powiedzieć mamy, kocyna potwierdza, jedziemy. Tak, to ta maskotka i te nasze czapeczki potwierdzają, że mamy. To, co słychać w hali, potwierdza to jeszcze bardziej, kiedy przygotowania, wiadomo, liga do 26 kwietnia, bo to już sprawdziliśmy, a później mamy chwilę do VNL-u i jedziemy na mistrzostwa, na Igrzyska Olimpijskie. Kolejny uczestnik, tak, Igrzysk w Paryżu. Aga, jak ty po tym meczu, świeżo po, co nam powiesz? No tak, fajna czapka z VNL-u też była fajna, więc już druga w tym sezonie do kolekcji, same dobre wspomnienia. No i mam nadzieję, że jeszcze więcej przed nami. Ogromne emocje dzisiaj, co? I ten challenge w drugim secie też miał kluczową rolę. Tak, no nasz sztab szkoleniowy, kupa dobrej roboty, tak mówiąc wprost. No i co? Jedziemy do Paryża. Jedziemy do Paryża. Jest zajebiście. Asiu, to już mamy ustalone czapki, mamy czaderskie. Czaderskie. Jedziemy do Paryża. Co ty powiesz jako kapitan swoim dziewczynom? Włajasz. Włajasz przed sobą. Włajasz. Bagietki, co tam się jeszcze je? Sery? Żaby, żabiutka, ślimaki, także... Polubimy. No, zdecydowanie. Nawet jak nie brzmi. Kochana, dziękujemy Atlas Arenie, dziękujemy dziewczynom. Skupmy się tylko na tym, komu dziękujemy. Dziękujemy wszystkim kibicom przede wszystkim, którzy zrobili taką niesamowitą atmosferę w ciągu tego całego turnieju. Rozkręcali się, no myślę, że tak jak my troszeczkę. I dzisiaj to było apogeum, w ogóle niesamowita rzecz. Wiedziałam, że ta Atlas Arena będzie dla nas szczęśliwa. Jest dla nas szczęśliwa, jest to nasze miejsce, gdzie dzieją się piękne rzeczy. Także... No myślę, że każda z nas gdzieś tam osobiście by podziękowała innym. Ja dziękuję mojej rodzinie i moim przyjaciółom, którzy naprawdę wspierali mnie przez cały okres tego turnieju, cały okres reprezentacyjny. Także po prostu jestem im ogromnie wdzięczna i nic, jedziemy do Paryża, wow! Tak, i cała czternastka zasługuje w 100% na to, że w tym Paryżu, bo rzeczywiście każda dziewczyna, która wchodziła na boisko, dawała maksa i same dobre rzeczy. Zdecydowanie. Każda dołożyła tą cegiełkę. No, zagrałyśmy naprawdę mega zespołowo i to jest w tym wszystkim piękne, że naprawdę nie można jednej osoby wyróżnić, po prostu całą czternastkę. Drukowanymi literami napisać każde imię i nazwisko. Boskie drużyna. I boskie baby. Tak, kochana, dziękujemy i włajasz. Mamy doktor, właśnie. Tutaj. No to doktor, proszę, tutaj pokrótce. Co to by są za talizmany? To jest talizman od Asi, który dostałem w 2022 roku, a to jest medal z 2003 roku. Doktor, bo ci się tu urywa, uważaj. Nie urwie się. Coś, jak także się... trzeba było połączyć dwa, żeby przyniosły szczęście. Krzesia i czapka na trzeciej, mamy złoto. Ale masz teraz tą czapkę. Dzięki, Aśka, dzięki.